Cześć, witajcie, ja jestem Pyszymiec. No to jest kolejny odcinek na moim kanale. Jak już ktoś mógł się zorientować, dzisiaj pogramy sobie w World of Tanks i zobaczymy, jak gramy w tą grę. Dla tych, którzy nie wiedzą, World of Tanks to gra, w której wybrałem się z bliższy czołgów. Są różne rodzaje czołgów, ciężkie, średnie, lekkie, działa samobieżne i niszczyciele czołgów. Ja jestem czołgiem lekkim. Bijam w drużynach. Moi są zaznaczeni na zielono, przeciwnicy na czerwono. Gąsienica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Zbieramy w tą grę, co już wcześniej powiedziałam. Więc wrócę sobie do mojego garażu. Gdzie są moje czołgi? Tak, jak widzicie, takie mam czołgi. Mam jeden czołg średni, wiele lekkich. Działa samobieżna. No i to wszystko z moich czołgów. I pogram sobie teraz takim czołgiem, który nie mam na stałe, ale tylko na kilka bitw. No i przed bitwą zawsze musimy odczekać pewien czas, aż skompletuję swoją załogę. No i mamy już, jak widzimy, jestem najsłabszy. Widzimy dwie drużyny. Aha, i gracz zawsze jest w zielonych. Zawsze gracz jest w zielonych, a w czerwonych indigo. W czerwoni to przeciwnicy zawsze. Nie da się być w drużynie czerwonych. Chyba, że na cudzym ekranie. Gra jest darmowa, łatwa do pobrania, ale nie bardzo to się sama gra bardzo mało, ale później. Przepraszam za przerwę. Weszło jak w masło. Czołg zniszczony, ich oberwał. Już do garażu. To był mini odcinek prezentacyjny, więc byśmy już go kończyli. I niedługo przykujcie się na kolejny. Do widzenia.